Szanowni Państwo, chciałem przekazać Wam informację związaną z tym, że będzie zmiana w Radzie Powiatu, zmiana radnego. Radny Piotr Nowaczek zrzekł się mandatu radnego w związku z jego podjęciem jego z pracy zawodowej, która uniemożliwia mu bycie radnym powiatowym. Chciałem Państwu powiedzieć, że praca Piotra Nowaczka w Radzie była bardzo aktywna, był wyróżniającym się radnym, bardzo dobrym przewodniczącym Komisji Budżetowej i za to wszystko, co dla powiatu Rady Nowaczek zrobił, chciałem za Państwa pośrednictwem serdecznie mu podziękować. Piotr Nowaczek był radnym klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie ze wszelkimi zasadami wystąpimy teraz do Komisji Wyborczej, aby wskazali następne osoby, które mogą przyjąć mandat. Powiem Państwu, że następną osobą jest Pan Antoni Rachoń, który startował w gminie Zakrzówek, a następną osobą Pan Andrzej Marciniak z gminy Wilkowas. Także ci Panowie zadecydują, czy przyjmą mandat radnego i do końca tej kadencji będą pełnić tą zaszczytną rolę. Jeżeli chodzi o następne tematy, które chciałem Państwu dzisiaj przekazać, to ważny temat dla Kraśnika, wydaje mi się, że historyczny. Dzisiaj na zarządzie powiatu wycofaliśmy się ze sprzedaży działki przy ulicy Niepodległości po dawnej przychodni. Wycofujemy się ze sprzedaży, gdyż poczyniliśmy starania pewne, aby wejść do pewnego projektu. Jest to bardzo ciekawa inwestycja, która będzie realizowana, jeżeli otrzyma akceptację, a jestem przekonany, że tak się stanie, bo jest ona złożona jako projekt kluczowy w RPO lubelskim na nowy okres programowania. Jest to Lubelskie Centrum Certyfikacji Jakościowej Produktów Regionalnych. Także bardzo obiecujący projekt. Projekt, który obejmuje stworzenie nowoczesnego laboratorium, który będzie centrum badawczego, który będzie badał, certyfikował nasze produkty lubelskie. Będziemy tutaj podnosić konkurencyjność tych produktów poprzez te badania, dodawanie odpowiednich etykiet. Powiem, że tutaj w ten projekt zaangażowany jest Związek Sadowników Polskich, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę w tym kierunku tego projektu. W tym projekcie zaangażowany jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, no i nasz powiat kraśnicki. Jest to projekt o tyle obiecujący, że staniemy się jak gdyby stolicą produktu regionalnego w województwie lubelskim, że oprócz tych spraw związanych z laboratorium, z badaniami, to bardzo duże przedsięwzięcie marketingowe, także będziemy stąd z Kraśnika na cały świat promować produkt regionalny, produkt naszych rolników, czyli owoce, warzywa, mięso, to co wszystko, co zostało wyprodukowane na naszej lubelskiej ziemi. Pytają nas wszyscy, że Polacy nie mogą się dopracować dobrej marki. My taką markę wydaje się, że mamy, bo nasze produkty żywnościowe, to co produkują nasi rolnicy, są naszą marką. Nasze jabłko lubelskie znane jest na całym świecie, a my poprzez tą inicjatywę, poprzez ten projekt będziemy chcieli jeszcze naukowo udowodnić, że jest to doskonały produkt. I myślę, że poprzez to centrum badawcze ten produkt lubelski będzie się bardzo dobrze sprzedawał, lepiej się będzie sprzedawał na całym świecie. Także oprócz tego laboratorium, które będzie się mieściło w budynkach po byłej przychodni, które będą zmodernizowane, na co zostanie w ramach projektu przeznaczone 2,5 miliona złotych, będziemy mieli też ogromną wartość dodaną z tego, że nasi producenci, mając blisko takie centrum badawcze, będą mogli badać swoje produkty, certyfikować je, oznaczać, dodawać do nich etykiety, które będą jak gdyby potwierdzone wynikami w tym laboratorium i oprócz tego
sztab ludzi będzie promował te produkty na całym świecie. Także wydaje się, że jest to jakiś tam punkt zwrotny dla naszego powiatu. Teraz trzeba skupić się na tym, żeby ten projekt dostał akceptację, ale mam nadzieję, że jest to tak ciekawy projekt, który wpisuje się we wszystkie strategie, koncepcje i krajową, i wojewódzką, i tutaj kraśnicką. Cieszyć się należy też, że jako powiat jesteśmy w tym projekcie, że nie musimy tej bardzo atrakcyjnej działki, ja bym tak powiedział, sprzedawać, tylko możemy ją zagospodarować w ten sposób, że powstaną tu też bezpośrednio nowe miejsca pracy. Także cieszę się bardzo z tego, że mogliśmy przyłączyć się do Lubelskiego Centrum Certyfikacji Jakościowej Produktów Regionalnych, do tej spółki i być partnerem w tym ciekawym bardzo dla całego województwa, ale głównie dla powiatu kraśnickiego przedsięwzięciu. Także chciałem Państwa o tym poinformować, bo no mówię, jesteśmy dość w takiej sytuacji, że musimy się wycofać ze sprzedaży tej działki, ona jest ogłoszona, rozstrzygnięcie miało być w lutym, także do czasu rozstrzygnięcia tego projektu się wycofujemy. Ja mam nadzieję, że już będziemy mieli tutaj za kilkanaście miesięcy już jakieś konkretne działania. Ja myślę, że o tym, czy ten wniosek dostał akceptację, dowiemy się już niebawem. Myślę, że może jeszcze w tym kwartale albo na początku następnego i wtedy to już tylko realizacja. I jak Kraśnik wykorzysta to szansę, to wszystko zależy od nas, od mieszkańców, od samorządowców, bo powiem tak, że wokół tego projektu można naprawdę próbować bardzo mocno rozwijać nasz powiat i tutaj będziemy musieli wszyscy się później zaangażować, jeżeli ten projekt dojdzie do skutku, żeby wokół tego budować jak gdyby markę też naszego powiatu. Jeżeli można, tutaj Panie Starosto, Szanowni Państwo, w odniesieniu do sprawy pierwszej złożonej rezygnacji przez pana radnego Piotra Nowaczka. Ja osobiście ubolewam, że tracimy dobrego radnego, który się dał poznać właśnie w tej kadencji sprawując mandat radnego, ale z drugiej strony cieszę się, że pan Piotr Nowaczek ma odpowiednie przygotowanie od strony ekonomicznej, doświadczenie i że znajdzie swoje miejsce, a w zasadzie już znalazł miejsce w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej, ważnym banku, jak Państwo wiedzą, który zyskuje coraz większe znaczenie w naszym środowisku, nie tylko wśród bezpośrednich indywidualnych pożyczkobiorców czy też klientów, ale również coraz większe znaczenie ten bank ma i uznanie wśród podmiotów gospodarczych. Więc tutaj uważam, że ta nowa siła fachowa z odpowiednim przygotowaniem, która trafi do tego banku, na pewno dobrze tym bankiem będzie współkierować, kierować i że ten bank będzie mógł się rozwijać, jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom. Także tutaj ważna niewątpliwie decyzja, ale zasadna i wydaje mi się, że racjonalna. Natomiast jeżeli chodzi o ten kolejny temat, to Lubelskie Centrum Certyfikacji Artykułów Spożywczych, które ma powstać, uważam, że jest to bardzo rozsądna, racjonalna decyzja, bo rzeczywiście tutaj próbowaliśmy parokrotnie organizować przetarg na sprzedaż tych nieruchomości, ale uważam, że sprzedaż jest to ostateczność i dobrze, że w tej chwili pojawiła się taka możliwość. Po pierwsze, ważne to jest od strony prestiżowej, bo oczywiście Kraśnik zyska na znaczeniu, bo będą oceniane produkty rolnicze, produkty spożywcze w skali regionalnej. Ale również ważnym jest element ekonomiczny, bo wiadomo, że sprzedaż działki następuje tylko raz, natomiast tutaj powiat będzie czerpał korzyści z tytułu
czynszu pobieranego od dzierżawcy i będzie jednocześnie partnerem. Także to też jest element bardzo ważny i w dalszym ciągu nie traci własności. Własność pozostaje w rękach powiatu. A przy tym również bardzo istotne znaczenie ma sprawa związana z zatrudnieniem, bo z tego, co właśnie mi wiadomo, zatrudnienie ma znaleźć w tej nowo powstającej instytucji kilkadziesiąt osób. Dla Kraśnika to ma bardzo istotne znaczenie, bo przecież wiemy, jak trudno jest o miejsca pracy, ile osób zabiega o pracę, ile osób oczekuje na pewne propozycje, pewne oferty. Także uważam, że ta decyzja, która dzisiaj zapadła, decyzja zarządu o odstąpienie od kolejnego przetargu, jest naprawdę decyzją bardzo słuszną, bardzo racjonalną i będzie służyć dobrze rozwojowi naszego powiatu. Bardzo proszę, pytania są. Najpierw chciałbym zapytać o sprawę pana radnego Nowaczka. Pan radny Nowaczek był też między innymi szefem jednej z ważniejszych komisji w Radzie Powiatu. Czy już są, może nie przymiarki na nowego szefa, ale czy będziecie państwo czekać z wyborem nowego przewodniczącego Komisji Budżetowej, chyba jeżeli dobrze pamiętam, do czasu wejścia nowego radnego do Rady Powiatu, czy już na przykład na najbliższej sesji będzie wybierany taki nowy przewodniczący? Nie, na najbliższej sesji nie przewidujemy wyboru nowego przewodniczącego, jest tylko przyjęcie, zrzeknięcia się mandatu przez radnego Nowaczka. Myślę, że w następnej lutowej sesji uzupełnimy przewodniczącego Komisji Budżetowej. Mamy pośród radnych, doświadczonych radnych, którzy myślę, że przyjmą prowadzenie tej najbardziej prestiżowej, najważniejszej komisji w Radzie Powiatu. Czy już wiadomo, jaka będzie decyzja pana Antoniego Rachonia, jeżeli oficjalnie będzie skierowana propozycja od komisarza wyborczego do objęcia mandatu? Nie, jeszcze nie wiemy. Musicie państwo pytać Antoniego Rachonia, jak to podejmie decyzję. Jeśli można, to drugą kwestię też bym chciał podpytać o to centrum, które miałoby powstać. Komu ta instytucja będzie podlegać? Czy to będzie samodzielny twór, w którym, nie wiem, podejrzewam, właśnie powiat kraśnicki, samorządy województwa będą miały swoje udziały? Czy to będzie na przykład twór podlegający na przykład samorządowi województwa? Nie, to nie będzie podlegało samorządowi województwa, to jest spółka. To jest całkowicie podmiot, który nie jest podległy pod nikogo. Jest to spółka, która będzie dysponować ogromnym potencjałem sprzętowym, analitycznym, ludzkim i która będzie wychodzić naprzeciw i naszym producentom naszej żywności. Mam nadzieję, że w przyszłości ta działalność będzie się przy tak dobrej, bo jeżeli tam w tej projekcie przewidziane tam ponad 20 milionów na dosprzętowienie tego, to myślę, że ten sprzęt w przyszłości też będzie wykorzystywany, będzie rozszerzać swoją jakąś tam swój zakres działalności. Także ja wiem, bo Związek Sadowników tutaj był wiodący w tym pomyśle, bo ludzie ze Związku Sadowników wiedzą, jakie mają problemy na przykład z eksportem, z certyfikacją, z badaniem swoich produktów do eksportu. Ja myślę, że w przyszłości też to centrum będzie też do tego służyć. Teraz niektóre nasze próbki są, naszych producentów są oceniane na przykład w Poznaniu i to wszystko bez próby produkt nie może wyjechać za granicę. Także myślę, że to centrum będzie też temu służyło w przyszłości. Na dzisiaj ma wzmacniać markę naszych lubelskich produktów. Ile jest takich centrum w kraju? Ja nie słyszałem. Ja nie słyszałem o takich, w takim zakresie o żadnym, także jest to projekt bardzo ciekawy. Oczywiście są pewne laboratoria, które badają. Niedaleko mamy w Puławach Jung, który prowadzi na przykład badanie też produktów żywnościowych, ale nie na taką skalę, jak to centrum zamierza prowadzić. Przypadało mnie, rolnik przy przykładzie ze swoim jabłkiem za ten certyfikat będzie musiał płacić, czy to skoro środki unijne, to... Znaczy powiem państwu tak, że na dzisiaj to szczegółów ja nie znam, żeby tak powiedzieć, no bo to będzie w fazie tego już projektu szczegółowego, jak to będzie wyglądało.
My dzisiaj możemy powiedzieć ogólnie, że my jako powiat przystępujemy jako partner do tego inicjatywy, bo partnerzy oprócz nas są znamienici, bo i Akademia Medyczna, i Państwowa Szkoła Zawodowa w Chełmie, i Związek Sadowników to są bardzo partnerzy mocni. Tutaj cieszę się, że jako powiat możemy tutaj z nimi razem to przedsięwzięcie realizować. Będziemy mogli. Kwestia dotyczy tylko tego budynku. Tam, gdzie jest teraz szpital, z czasem szpitala tam nie będzie. Będzie przeniesiony na Stary Kraśnik. Czy centrum się będzie rozrastać? Na razie dotyczy to tylko tej działki, gdzie jest przychodnia i po tej stronie ulicy Szpitalnej, ale miejmy nadzieję, że to centrum przyszłości, już nawet po tym objęciu projektem, bo 6 lat będzie obejmował projekt, te realizację tych działań, że po tym czasie będzie szansa na rozwój i ewentualnie rozszerzanie tej działalności. To przy planowaniu i przy zabiegach moich, żebyśmy jako powiat weszli w tą inicjatywę, partnerzy brali pod uwagę, czy jest możliwość rozbudowy w przyszłości. Czy teraz w tym obecnym przetargu, z którego, tak jak panowie powiedzieli, zarząd powiatu się wycofał, było jakieś zainteresowanie kupnem tej działki? Były zainteresowania, znaczy pytali konkretni nabywcy o tę działkę. Także myślę, że byłaby realna szansa, że może byśmy sprzedali tę działkę teraz. Chociaż tego nikt nie wie, tak? No bo mieliśmy zainteresowanie wcześniej, a to różnie potem bywało. No, ale ewidentnie widać było kierunek zainteresowania tą działką pod handel. Ja jeszcze na koniec powiem tak, że cieszę się, że bo cała ta nasza działalność, te zarządu i moja jako starosty toczy się wokół tego produktu regionalnego i wiecie Państwo doskonale, że ja o tym często mówię. I cały czas myślimy też, żeby stworzyć taki klaster, który chcemy nazwać Dolina Malinowa, bo to nazewnictwo się tak jakoś już gdzieś tam przyjęło, chociaż to by obejmowało nie tylko maliny, ale wszystkie produkty, które są produkowane u nas i nie tylko owoce i warzywa, ale i zboża, bo naprawdę jesteśmy regionem bardzo czystym i te nasze produkty są naprawdę bardzo dobre jakościowe. Właśnie dlatego to centrum ma to podkreślić odpowiednimi etykietami, certyfikatami, żeby producent za granicą naszego kraju czy w dużym naszym mieście no, miał świadomość, że jest to dobry, zdrowy produkt, że nie trzeba przyjmować suplementów diet, tylko wystarczy dobrze się odżywiać i to też w tym kierunku idzie. I ten klaster dotyczący tej maliny malinowej, czyli ta grupa przedsiębiorców, rolników, którzy w tym kierunku będą chcieli rozwijać nasz powiat, w aspekcie tej inwestycji jest bardzo ciekawy i nam się ładnie to wpisuje w to centrum jakościowe. Do tego przecież ta konferencja, którą mamy już za tydzień, malinowa, gdzie przyjeżdża szef producentów światowej organizacji producentów malin, Antonio Dominguez. To też jest jakaś tam promocja naszego powiatu. W drugi dzień tej konferencji przyjeżdża do Kraśnika Mister Kalemba. To też pokazuje naszą determinację, w którą stronę chcemy iść. Wydaje się, że jest to naprawdę ciekawy kierunek dla rozwoju tego powiatu naszego, czyli wykorzystanie tego potencjału, który mamy, zjednoczenie go, pokazanie tym ludziom, producentom, przetwórcom możliwości, jakich mają też w aspekcie korzystania z środków unijnych w najbliższej perspektywie, tych najbliższych 6 latach. To jest dla nas priorytet i to gwarantuję Państwu, że będę cały czas jak gdyby ku temu jak gdyby zmierzał, bo to jest droga, którą naprawdę powiat kraśnicki może się zacząć szybciej rozwijać. Czy z kimś konkurujemy jeszcze? Czy ktoś jeszcze ma ofertę jak gdyby budynku, terenu? Czy jesteśmy jedyni? Znaczy, ja nie chciałbym tu zdradzać, ale ta spółka się interesowała różnymi miejscami tutaj w okolicy i poza Kraśnikiem i gdzieś tu w okolicach Kraśnika, no ale tu to, że przystępujemy do tego jako powiat jest gwarantem, że to będzie to miejsce.